tym ważnym dla Polski dniu, na dębowieckich obchodach uroczystości ustanowienia Konstytucji 3 maja serdecznie chciałabym powitać wójta gminy Dębowiec Tomasza Brannego wraz z małżonką. Bronisława Brudnego, przewodniczącego Kultury Oświaty gminy Dębowiec. Radnych, sołtysów, a przede wszystkim Was, mieszkańcy Dębowca. Witaj, Majowa Jutrzenko. Witaj dniu 3 maja, który wolność nam zwiastujesz. Pierzchła już ciemiężców zgraja, Polsko, dzisiaj triumfujesz. 1791 rok, 3 maja. Uchwalenie konstytucji, której głównymi autorami byli król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki i Hugo Kołłątaj. Z piersi matek, z ojców grobów, z gór wysokich, z rzek przejrzystych, z ziemi, z modlitwy narodu, powstał język mój ojczysty. Z tolerancji i z przymusu, z zachwytu, z ciepła i chłodu, od Lechów, Czechów i Rusów, brała pieśń mego narodu swą melodię i znaczenia, cierpienie i zwycięstw siłę. A czas ją ubarwiał, zmieniał i czynił z niej złota żyłę, która jest bogactwem naszym i naszą chorągwią w świecie. Wojenko, wojenko, cóżeś ty za pani, że za tobą idą, że za tobą idą chłopcy malowani. Że za tobą idą, że za tobą idą chłopcy malowani. Chłopcy malowani, sami wybierani. Wojenko, 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 cóżeś ty za pani. Wojenko, 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 cóżeś ty za pani. Ziemio rodzinna, ziemio ojczysta, jesteś w powietrzu, w wodzie i liściach. Jakiej miłości brakło im, że są jak okno wypalone, rozbite szkło, rozwiany dym, jak drzewo z nagła powalone, które za płytko wrosło w ziemię, któremu wyrwał wiatr korzenie. Jeszcze raz ogromne brawa dla naszych małych patriotów i cała nadzieja na przyszłość narodu. Bardzo serdecznie dziękujemy dzieciom. Raczkowski wpadł. W Wadowicach Niemcy go zamknęli, ale dzięki legendzie, jaką stworzył wokół siebie, uznali go za przemytnika. Nawiązał kontakt z batalionami chłopskimi i bataliony chłopskie, wpłaciwszy kaucję za niego, wykupili go od Niemców, przedostał się do Warszawy.